Zaraz to zdejmę, tutaj żeby nie było zbędnej wagi. No wyszło zamieszanie trochę wcześniej z tą wagą. Szczerze to ja też musiałem trochę robić, bo tak patrzę pod koniec, ja w ogóle nie miałem żadnej diety takiej specjalnej czy coś. I patrzyłem jeszcze przedwczoraj, to miałem, wiesz, 72, nie? Rozgrać, nie? Co? Rozgrać, nie? Nie, właśnie, oby nie. Nie wiem, ciuchy, to trzeba odpalić, tylko... To ciuchy masz naked. No! Naked, yes! Naked, no! Ja zostawię kamerę i wyjdę, dobra? Mam stanie, jakby, ale taki gruby push-up i on w ogóle jest trochę ciężki. Może być 50 gram. Kurde, muszę jeść do sauny. Nie chcę tam, ale ma go wejść na tą wagę. Tam wiesz, masz ciśnij Nie no, każdy zrobi, wiesz, tak i mówi, powie jaka jest waga i powiedz, jest dobra. Ja mówię, zakrycie oczy, słuchajcie, jest dobra, musimy, wiesz. Cymenkin Winnie. Nie, nie zrobili mi to nie ma paza. Z tego co dobrze pamiętam, zasady UFC chyba, tak? A tu taki jest regulamin, więc... 48. Tak, parę kilometrów, chyba też się wiesz. A kamieta została w spokoju, został w tym. Jutro będzie 41,5. Po dwóch parówkach. W limicie. To łańcuch tyle ważysz, nie ja. No rules, no limit, kurde, kocham to. No, do zobaczenia jutro, robaczki. Zrobiona. Możesz na chwilę się nie ruszać, no? Kurwa, chory jestem. Przeziębiony, muszę jechać po jakieś leki. A ty co gada, jesteś chory, więc to u ciebie już normalnie. No. Waga poszła bardzo łatwo, tam kilogram zapasu, bo tam 78 mieliśmy. No także Czarek mi zarzucał, że wagi nie zrobię. Koniec końców wyszło tak, że on musiał jakoś tam więcej zbijać, ale ważymy podobnie. Więc myślę, że na walce obydwoje będziemy ważyć około 72-3 kg. No chyba, że się odwadniał z wody tak dużo. No, ale idę jeść, idę się ładować, idę wziąć kropróweczkę, kurwa. Mam nadzieję, że na jutro mi przejdzie, bo kurwa, obudziłem się stary o 6:30 z takim bólem gardła, mówię, ja pierdolę, ale nie fajnie, ale myślę, że jutro będzie git. Poczuj. No dobra, czekajcie. Kamerkę zostawię, co? A jak? Potem będzie krzyczał. Zrobiona waga. No, przyszłam rano i zostało mi tam ileś gram, więc musiałam iść na saunę. Potem robiłam tarczy przez jakieś ileś tam minut bez przerwy. Potem biegałam, potem pod kołdrą gorącą leżałam i w końcu zeszło. O, nie chcę odtykać nosa, nie chcę wiedzieć jak to się. To jest solo jakby co, to już woda kokosowa solo. Pierwszy łyk najgorszy. Nie wiem, ja lubię wodę kokosową. Ale solo? Solo. Dobry, woda kokosowa. Ale solo. Idź już, że to. Wstrzymuję zawodniczkę moją drugą, żebyś nie zważyła. Wszystko mam? Nie, no, nie, no, to wszystko. No, dawaj, idziemy. 63 i 4. Ona już 58. No ale nie było stronę, więc bardzo dobrze. No, to jest dominacja wagowa. Ja 92 pewnie. Wszyscy jesteśmy znali. No co, no tak wyszło. 106 i 4. Musisz zobaczyć, czy nie? Tak. Ile? Muszę zobaczyć tam. 109. 84 i 4. Czyli pewnie 84. Spoko. Fajnie tak się wołkiem bić. 54. Ja bym powiedział, że 55. 54 i 8. Nie, ale stale tak to jest. 54. Ja bym powiedział. No, bardziej 55, ja bym się tu kłócił. Ale mam spocone skutki. Tak, mi się odbiłem opas. Dobrze. To dziękuję bardzo. Dzięki. To Lil Masti będzie wam musiała zabrać. Się nie spodziewajcie. 74 i 4. Uderzenie każde, które jest w tył głowy, jest niedozwolone, czy to jest ręką, czy właśnie stąd, nie? Okay. Czy wiesz, sytuacja, trzeba zwrócić uwagę, że może gość polecieć na twarz i w tym momencie, jeżeli będzie stąpował, to na pewno go w tył głowy trafisz, tak, tak, no. Tak samo nie możesz w kręgosłup go stąpować, nie? I tutaj co do łokci też jest ta zasada 12-6, że nie możesz uderzać z góry na dół, nie? Tego łokcia, bo to są w Ring Fight Rules niedozwolone. Ale jak on na mnie leży na przykład, to możesz, tak. Bo to nie jest 12-6, nie? Okay, no. Bo
12.06 jest tylko wtedy, kiedy twoja dłoń szuka godziny 12, czyli sufitu i spada z dołu czyli on mnie próbował obalić, to nie mogę tak mówić. Tak nie, ale tak, już możesz, nie? Każdy, rękę skrzywi, nie? Chodzi o dłoń. Dłoń jest wyznacznikiem, nie? Jeżeli nawet tak skrzywisz, już jest dozwolone wszystko, nie? Zdobywać się cholona jebać? Odwracam się już idzie, kurwa. Ja ci... Mówimy, dobre humory to postawa. Pamiętajcie. Pojedynek w królewskiej kategorii wagowej. Wszyscy czekają na to, jak duże konie wejdą do klatki i będą się naparzać. Karwot! Bardzo zwinnie pracuje na nogach, uniki. Ciosy może niewybitne technicznie, ale bardzo pośliwe. Zobaczymy, czy właśnie w tej płaszczyźnie Kubik będzie szukał rozwiązania. Pierwsze dzisiaj kolano, zobaczymy czy jutro także będzie wykorzystywane w klatce. Będziesz jebany, tyle. Okej, zobaczymy kto będzie, co? Coś mi podpowiada, że publiczność zapłonie. Bo ja słyszałem, jak oni krzyczeli White Widow! White Widow! White Widow! Tutaj oczywiście przypominamy, że formuła stójkowa. Zobaczymy rozwiązanie tego konfliktu. Ogarniajcie pay-per-view, highlife.tv. Ależ kopnięcie! Czy to Macias, czy to Jean-Claude Van Damme? Nie zaprezentuję się nam dzisiaj na mediatreningu i chciałem zapytać, dlaczego? Jutro wszystko się rozwiąże. Okej, okay, ale rozumiem, że na... Józef Bratan, Macias jeszcze dzisiaj będzie face to face. Doskonale wiemy, że czaro NBA, więc na pewno forma fizyczna jest. Nogi ma do życia, kurwa. Nic nie ma dużego. O! No, wygląda to rewelacyjnie. Jackie Chan, naprawdę. Z bardzo dużą pewnością siebie i wydaje mi się, że może być ona uzasadniona. Moje pytanie jest takie, co jeżeli wydarzyłaby się sensacja? Nie wydarzy się. Okej, okay. To jest Kuba Nowaczkiewicz. Kuba Nowaczkiewicz, którego znacie i kochacie. Panie i panowie, Kuba Nowaczkiewicz! A w tym momencie lecimy z bohaterkami kolejnej walki. Pierwszej dziś, pierwszej jutro właściwie, walki kobiet. Przed wami Ewa, Mrs. Honey, Wyszatycka! Niestety nie mam pojęcia, ale wiem, że za chwileczkę na scenie będzie. Maja! Tutaj prawdopodobnie będzie pewna przewaga wagowa, jeszcze to oczywiście potwierdzimy podczas ważenia, ale zobaczymy, czy te warunki fizyczne będzie w stanie przełożyć na korzystny dla siebie rezultat. Ja oczywiście przypomnę wam, że dzisiaj o godzinie 21.00 specjalne spotkanie High League Live, Malik Montana, Maja Staśko i Arkadiusz Kontowowski, więc jeszcze sobie porozmawiamy, bo to jest coś, na czym wam bardzo zależało. A tymczasem, oj tak, tutaj się dzieje, i przejście do parteru, i wisztawio. Tam już było przejście do 6-9. No Maja Staśko tak tam się bije, jakby co najmniej z seksizmem walczyła. Tak? No Maja, chciałem zapytać, bo jeśli chodzi o aspekty estetyczne, wygląda rewelacyjnie.
to jest chyba życiowa forma Pawła Scarface'a Bogły. Przypominam, że w tej walce nie ma zasad jako takich. Możliwe są łokcie. Nie, to było pozdrowienie, takie z miłością. A więc, panie i panowie, Paweł Scarface Bomba! Też was kocham, buziaczki! Mua! Amadeusz Ferrari Rosik! No my doskonale wiemy, że w tym pojedynku nie będzie kalkulacji. Oni tutaj będą szli cios za cios, bomba za bombę. Prawdziwa bestia, prawdziwa bestia. Oj, oj, a! Amadeusz, stój, stój, chodź, chodź, chodź na słupko. Będziesz miał okazję spotkać się jeszcze z bombą face to face. Stoicie po dobrej stronie mocy, jebać bombę! Idę jutro odebrać mu życie! Już kurwa nie żyjesz! Co działo? Łokcie, stąpy, soccer kiki! Tu będzie wszystko! Watch the glasses, watch the glasses! Oni nie patrzą! Zobaczymy, który z nich jako pierwszy jutro wyjdzie lub zostanie wyniesiony z klatki! Denis! Bad Boy! No to jest Bad Boy, jakiego doskonale znamy. Te ciosy są niesamowicie mocne, tam nie ma kalkulacji. Jezus Maria, nie chciałbym być tymi rękawicami. Czy ty wolisz być tym bohaterem publiczności, czy wolisz być tym złoczyńcą? Nie robię to kompletnie, ale dziękuję wszystkim dobrym ludziom za wsparcie. Pozdro. Artur Szpilka! Chodź do nas, Artur. No dzisiaj tak bardzo na spokojnie, czy zmieniłeś to i jakby dostosowałeś trening do tego, co pokazał Denis, czyli tak na króciutko, czy po prostu no uważasz, że to nie jest do końca potrzebne, bo jutro wydarzy się to, co się ma wydarzyć? Przede wszystkim to witam wszystkich, to jutro pokażemy, co to tak naprawdę ma być. Lexi! Widzimy, że te ciosy są też o wiele lepsze niż te, które mieliśmy okazję oglądać, czy to na wcześniejszych mediatreningach, czy we wcześniejszych walkach. Bardzo mocne, lewe, proste, krótkie kombinacje i tyle. Wydaje mi się, że zobaczymy zupełnie inne oblicze obu pań. Lexi będzie miał tutaj przewagę warunków fizycznych, ale zobaczymy, kto będzie miał większego harta ducha. 105-200! Konrad Herwa! 110-600! 74 kg! To jest 81-600! Ponad 7 kg przewagi! Chcesz coś powiedzieć, panowie? No wszystko zobaczymy jutro, co się, jak się potoczy. Sigu mi się chce, kurwa, szybko gorzej. Pytasz, czy coś mnie pytał? Nie, nic nie pytał, z buzi mu śmiech działo, tylko to ciężko było mi utrzymać nie mruganie, ale wiesz, szczypało mnie, ale dałem radę. No słuchaj, to jest walka, no musisz być nastawieniem bojowym, gdzieś sobie dać po mordzie, a po walce możesz się przytulać. Teraz nie ma czasu na przytulanie, tylko trzeba się napierdalać. Myślisz, że te 7 kilo będzie przeważało? Ja nie mam, ma chude nogi strasznie, wiesz? A ja ci powiem, mocno kopię, więc zobaczymy. Mówią, że koniu, a... No, on jest jak patyk tak naprawdę. Joseph ma chude nogi, a ten to już w ogóle ma chude nogi. W tym momencie już się szykuje reprezentant White Widow, Christian Macias Maciaszczyk! Macias, widzimy bardzo, bardzo, bardzo w bojowym nastroju. Joseph! Brr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 r
74,400. 10 kg różnicy. To jest jeszcze większa różnica niż u Kubica i Polaka. Panowie, tutaj prosimy, żebyście zrobili face to face'a, ale prosimy was też, żebyście troszkę trzymali dystans. Chcemy, żeby ta walka jutro się odbyła, a wiemy... Wszyscy przegrać.
się nadajesz, kurwa. Bądź się pokazać, co potrafisz, kurwa. Jesteś fajną ulicą Chorągiewo. Ty dzisiaj pokazałeś radę na siadami, jak dostałeś strzała. Z kolegą sobie dałeś radę. Licza wyjebać, dostałeś widzietę, jak do ciebie dobiegłem, ty. Lamusie, kurwa, jebany, cię musiałeś strzymać 10 osób. Parówo jebana. Jebać was. Już jutro w klatce ten konflikt zostanie wyjaśniony. Gadałem z chłopakami, to jest High League, powiedziałem, że będę grzeczny. Tamten mnie przeprosił, a przeprosił mnie za to, co mówił, a następnego dnia, wiesz, burczy do mnie coś na stołówce. No, chorągiewka zwykła, no i w sumie mogłem się tego spodziewać po nim. I co, no zwykła szarpanina była na stołówce, ludzie nas odciągali, ja ludzi omijałem, tam gdzieś doleciałem do niego. Jeszcze coś na farmazonie, że mi strzała wyjebał, nic nie dostałem. Dostałem liścia na początku tak paluchami, potem jak się zdenerwowałem, to kurwa sprinta wyjebałem takiego, że but został jeden. Dobiegłem do niego, oddałem mu prawego i na tym się skończyło. I potem chciałem dobiec jeszcze raz, ale już tam więcej ludzi było i się nie dało. No i chyba go w ogóle wyjebali do innego hotelu. To jutro na hali też będzie głośno, tak. I Józef musi uważać chyba. Jutro będzie bardzo głośno. Nie, ja nie chcę nic mówić takiego, że ktoś musi uważać, bo to będzie brzmiało całkiem pozersko. Niech po prostu będzie co będzie. Wiedziałem, dziękuję ci ślicznie. Super jest. To od ciebie? No. Super, dzięki. Właśnie zastanawiałam się, czy ktoś już ci kiedyś podarował taki bar. Tak, bary. Taką samą? Nie, mniejszą, taką plastikową. Ale ta jest zajebista. Będziesz nie, będę. Nie powiem, co będę sobie robił. Miałem być na konferencję z kapibarą kursową, ale nie udało mi się kupić do tego czasu. Ale już nie muszę kupować, bo mam. Nowaczkiewicz! 69-600. A dlaczego nie patrzysz w oczy swojemu rywalowi? Czy na żółwę, bo już jutro nie będzie taka sama. Obiecujesz? Obiecaj, no. Czerwony się zrobiłeś. Więcej se nałykaj. Czy mam po raz trzeci zapytać, czym są sterydy? Nie wiem, omega 3 ci chodzi, czy co? Nieważne. On wie. On wie. Nie mam pojęcia, słuchaj. Czyż testy jakieś? Też tak dokładnie nie wiem, co to znaczy, ale wiem, że na podwórku no to było bardzo, bardzo zły znak. To też w więzieniu się chyba pokazywało tam osobom takim na C-word chyba coś jakoś tak. Też no do końca nie wiem, ale no wiem, że to na pewno nie jest coś dobrego, no. Jedno z gorszych. A co on ci tam zarzucił, że czerwony zacząłeś się robić, o co mu chodziło? A, no właśnie, stary, szczerze, nie mam żadnego pojęcia, ponieważ on już to mówił coś na konferencji, nie? A ja jestem tak kurwa czyściutki jak kropla. Kropla łzy, nie wiem, jedyne co sobie łykam to witaminy D, omega, takie wiesz, podstawowe rzeczy i też nieregularnie, więc no, co do takich wiesz, jakby rzeczy, no to ja się trzymam z daleka i dla wiarygodności mogę zrobić testy z kurde, nawet kurwa, nie wiem, po walce, czy nawet teraz, jeżeli by tutaj były testy, tylko też zrobię tak jak tutaj kolega, czyli jeżeli chcę takie testy, no to na cele charytatywne, jesa. I w tym momencie męska część publiczności, nawet jeśli była po środku, to już jest po stronie Mrs. Harvey. 57 kg. Maja! To wniosła dzisiaj równowagę 63,400. Także ponad 6 kg różnicy w klatce. Hajlik, ogarniajcie pay-per-view. Mrs. Harvey, Maja Staszko. A skoro już mowa o tym, co na pewno zobaczymy. Nie wiemy, czego się spodziewać, poza tym, że to będzie wielkie... BOMBA! 81,800. Zapraszamy tutaj Paweł. Ferrari Roślin! ...81,400. Czyli to spokojnie, panowie. Stop. No! Idziesz na śmierć! Wiesz za co? Pozwoliłem ci, kurwa, wybaczyć! Pozwoliłem ci przeprosić za moją mamę, ale za...
za to, że obraziłeś matkę mojej córki. Jutro idziesz na śmierć, nie wyjdziesz z ciebie z klatki. Wszystkiego, kurwa. Paweł? Okej. Okay. Żarł się tam, kurwa, żarł się. No, dobra. Pożarł się jeszcze, no. Cudowne. Obaj obiecują, że nie uderzą. To teraz brzmi jak z jakiegoś horroru. Weź to mikrofon Pawłowski, ty. Ogarniajcie pay-per-view, musicie to zobaczyć. Ferrari, bomba, jeden z najgorętszych konfliktów w historii freak fightów. Dziękujemy bardzo, panowie, dziękujemy. No, odpalił się jak zapałka. Kurde, save.pl, to był on czy nie on? No odpalił się, nie? Zgaśnie jeszcze szybciej niż się odpalił. Mi się wydaje, że mu się chce kupę. Po prostu, zesrał się. Mateusz Minibajk Krzyżanowski. Widzimy, że Minibajk odrobinkę smuklejszy, ale tak naprawdę to są dwie maszyny. Spójrzcie na tych chłopaków. 4800. Czyli ponad 2 kg, 2200, jeśli chodzi o różnicę wagi. Pas mistrzowski niskorosłych, stawką tej walki. Na bohaterów co-main eventu gali High League 4. Kawał chłopa. Ale jak rozmawialiśmy o Aleksji, to się rumienił. I znowu się rumieni, mamy go, dobra. Szpilka! Ponownie pojedynek dwóch wielkich chłopów i zdradza wszystkie sekrety. 9 kg ważył Artur Szpilka na ważeniu porannym. Wychodzisz pierwszy. To ostatni skok wyjdziesz. Tak. Nie poczekam, aż ci wyniosą. To są właśnie takie rzeczy, za które kocha się freak fighty. Pojedynki, które wydawałoby się nigdy nie mogłyby się odbyć. A one się dzieją. Lexi Chaplin! I oczywiście jej fanki. Mój sokole, gromu władny. Przyszedł czas na jej przeciwniczkę. A będzie to nikt inny jak Natalia Matsu Kaczmarczyk. To jest ostatnia okazja na powiedzenie paru słów. Co macie do powiedzenia, dziewczyny? Ja z tej odległości nie lubię rozmawiać. To tyle. Okej. To jest bardzo ciekawe, że dziewczyny przyjęły taktykę ciszy. A czasami cisza jest bardziej wymowna niż 1000 słów. Denisie Tygrysie, co to za podrywy? Nie wiem, czy mówisz, nie wiem, czy mówisz. Dobra, to powiedz, to nie był ten Denis, To nie był Denis? Nie, to był Tygrys. Dobra, żarty się skończyły, kolegami byliśmy, zostawiamy teraz to na bok, wchodzimy do klatki i to weryfikacja. One i w ogóle dużo nie pokazały, wiesz, one jakieś tam piruety, jakieś, wiesz, do jakąś tam chyba balachę czy duszenie ciągnęła po gwieździe. Więc tyle, no na pewno jest wysportowaną dziewczyną, ma kratkę na brzuchu, jest wyższa, jest cięższa. Pytanie jest, czy psychika jej pozwoli, determinacja, żeby tą walkę pociągnąć. Mi się wydaje, że nie. Zostałem chwilę koło niej, bo trener Natsu jest też trenerem Maji Staśko, więc jak Natsu przyszedł, to się przyszedł ze mną przywitać, ale wiesz, ja w przeciwieństwie do innych nie muszę nokautować ludzi albo podchodzić i ich wyzywać, wiesz. Nie chcę rozmawiać, to spoko. Wiesz, ona nie jest mi w życiu potrzebna, ani kontakt z nią, żeby, wiesz, żebym był jakoś spełniony, więc lotkami. To jest właśnie efekt kumpa, nie? Nie, o,
Po co biegliście? Człowiek jest takim zwierzęciem, że jeżeli dzieje się afera, to musi zobaczyć, co się tego dzieje. Obiecasz, że nigdzie tego nie pojesz? Kurwa, chciałem sobie picie wziąć, nie? Dobra, dobra. Muszę sobie wziąć picie kupić, kurwa. Może dzika? Nie, dzika? Stary, wodę, kurwa, gazowaną. A dzik też ma wodę. Jestem powiązany, ale no to wiadomo jak jest, nie? No ja bardzo lubię chłopaków. Szkoda, że tak się dzieje. Niemniej jednak uważam, że nie jest to, nie ma jakby przewagi winy z jakiejś tam strony. Uważam, że po prostu dzieje się to, co się miało dziać, no taki jest los, no i tyle. Pospinali się ze sobą, jeden zareagował źle, drugi na to odpowiedział. Przez tą konferencję, jakbyś na konferencji nic nie stało, to nie byłoby problemu. No tak, to jest problem, nie? Jest problem, bo nie wiadomo, co się wydarzy. A weźmiesz udział w challenge'u Marcina? Nie. Marcin ma głupie challenge, jak zresztą wiecie, bo oglądacie YouTube'a. Ja nic nie odpaliłem, to już się zaczyna, kurwa, jutro wchodzimy do klatki, a real deal, prawdziwym gladiatorem z nas jest tylko kurwa jeden, więc jebanym podrabiańcem, jutro to udowodnię. Idziesz na śmierć, w słodkich snów bomba.